wielką przyjemnością witam Państwa na pierwszym spotkaniu, które nazwaliśmy białostockimi spotkaniami chrześcijańsko-żydowskimi. Mam nadzieję, że to będzie inauguracja tak naprawdę spotkań, które będą miały charakter cykliczny. Zaczęłabym od tego, że inicjatorem spotkania był Bogdan Białek, który jest przedstawicielem Polskiej Rady Chrześcijan i Żydów, stowarzyszenia, które ma na celu właśnie przyczynianie się do wzajemnego poznania między chrześcijanami i Żydami, przezwyciężeniami stereotypów i pogłębiania kontaktów międzyreligijnych. I takie spotkania, o których Bogdan będzie też mówić, odbywają się również w innych miastach, takich jak Kielce, Warszawa, Kraków, no i w tym roku również dołączył do nich, do tych spotkań Białystok. W takich spotkaniach chodzi o to, żebyśmy my chrześcijanie, obojętnie jakiej denominacji, żebyśmy byli naprawdę chrześcijanami. Chodzi o to, żeby Żydzi, bez względu na to, jakiej tradycji żydowskiej, byli naprawdę Żydami. Żeby ci, którzy nie są ani tu, ani tam, byli tam, gdzie są i tymi, kimi są. To jest ogromne błogosławieństwo dać ludziom możliwość do zrozumienia, że wszystko, co Bóg na tej ziemi robi, jest dla dobra człowieka. Bóg nie potrzebuje ani naszych modlitw, ani naszych błogosławieństw, ani naszych dobrych, ani złych uczynków. Bóg jest kompletny. Bóg jest nieskończony. Bóg jest doskonały. Tych atrybutów moglibyśmy wymienić tutaj dziesiątki. Ale to, co człowiek może zrozumieć najlepiej, to może zrozumieć, że wszystko, co dzieje się na ziemi, dzieje się dla jego dobra. Celowością wszystkiego, co ma się dziać, jest Boża chwała. Modlimy się o to, aby Bóg zmiłował się nad nami, aby nam błogosławił, aby zajaśniało Jego oblicze dla nas. Ale to wszystko jest po to, aby na ziemi znano Jego drogę, Jego zbawienie pośród wszystkich ludów. Niech Ciebie, Boże, wysławiają ludy. Niech wszystkie narody oddają Ci chwałę. To jest coś, do czego jakoś wszystko zmierza. Tu nie chodzi o to, żeby błogosławieństwo Boże pokazywało jakieś nasze wywyższenie. Nie. Tu chodzi o to, żeby Bóg był wywyższony, aby Bóg się okazał wielki. Bóg się okazał wielki przez nas, przez również nasze dzieło naprawiania świata.